Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No to oczywiście Skyrim Kijek Challenge. Tak więc dzisiaj widzimy się u kupca w Rzecznej Puszczy. Im szybciej znajdziesz szpon, tym szybciej nasze życia wrócą do normy. Nie pozwól mojej siostrze zrobić nic głupiego. Dobra, fajnie, ale ja tu nie po to. Różnorodne towary. No więc właśnie sprzedajemy dzisiaj nadmiar wszystkich śmieci, które mamy. Znaczy mówiąc wszystko. No, może poza tym mieczem, jego jakoś tak w wolnym razie jeszcze zostawić. Wiecie, trzeba po prostu posprzedawać to, co może ewentualnie nam trochę naciążyć. I jednocześnie też, no, dać chociażby delikatny zysk. No, poza tym pierścieniem jego chcę zostawić na później. Bo wiecie, no, gra nie będzie łatwa, nie ukrywam. Dobra. Jeśli właśnie chcemy w ten sposób podchodzić do tematu, no dobra, niech będziesz granat też. Jedyne, co tak naprawdę możemy zrobić, to póki co... no, kupować kryształy. Kupię nawet ten, jest wart prawie wszystko, co mam. Ale niestety innego wyjścia nie ma. Targowanie się, czy tam, jak to się nazywa? Jeszcze oczywiście drobną. Do następnego razu! Tak więc mamy już to, po co przybyłem. Inaczej mówiąc, mamy już właśnie kryształy. Zobaczmy tylko, jak łabaczek na nie zareaguje. Większy da większość, drobny trochę. Czyli zarzucamy wszystko. I mamy poziom zaklinania. Inaczej mówiąc, można teraz level upupa zrobić, ale pozwólcie, że wstrzymam się z tym na jakiś czas. I dobra. W tym momencie, powiem wam szczerze, na ten odcinek mamy dwa cele. Pierwsze, dokończyć chociażby już wątek tego, jak to się nazywało. No, Czarny Głazu. Drugie, zdobyć Gwiazdę Azury. W sumie o Gwieździe Azury już teraz mogę nawet pójść tutaj pogadać. Oczywiście, jak mówię, najpierw chcę dokończyć Czarny Głaz. Wiem, że może głupiej powinienem zrobić na odwrót, ale no, ja chcę w ten sposób, a nie inaczej, i tyle. Orgnar! Orgnar! Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Trudno, żeby było inaczej. Piwo się psuje. Potrzebujemy świeżej partii. Słyszysz, co do ciebie mówię? Tja, piwo się psuje. Wygląda na to, że jednak coś do ciebie dociera. Dopilnuj, żebyśmy wkrótce dostali świeżą partię. Zapraszam. Mamy ciepłą strawę, ciepłe trunki i ciepłe łóżka. Dobra, mamy fajnie. Pokoje i jedzenie. Napitki również. Ja gotuję. To chyba wszystko. Znasz jakieś wieści? To są szepty. Chłopak z Wichrowego Tronu imieniem Aventus Aretino próbuje skontaktować się z Mrocznym Bractwem. Okej. Fajnie, ale jeszcze tym się nie zajmiemy teraz. Coś ciekawego było? Znasz kaplicę Azury. Podobno mroczne elfy zbudowały ją, gdy uciekły z Morrowind. Co za widok. Dobra. Jeszcze jakieś wieści? Nikt nie ufa tym magom z Akademii na dalekiej północy. Bogowie tylko wiedzą, co oni tam knują. Okej. Powiadają, że smok zaatakował Helgen. Moim zdaniem to bzdury. Jest coś jeszcze ciekawego, czy nie? Mamy tutaj w Rzecznej Puszczy coś w rodzaju miłosnego trójkąta. Fendal oraz Sven. Obaj walczą o uczucia Camilli. Okej, dobra, na koniec tylko praca. Spójrz na to. Ludzie Jarla zostawili tu ten list gończy. Okej. No to mamy już wszystko, po co przybyłem tak naprawdę. No i dobra. W sumie bym powiedział, że... Co jest? Okej. No właśnie chciałem powiedzieć, że widzimy się za chwilę już na miejscu. Więc no, co ja będę przedłużał po prostu. Naprawdę spotkamy się w tym miejscu, na którym ostatnio zakończyliśmy naszą przygodę w Czarnym Głazie. No więc jesteśmy już na miejscu. I pozwólcie, że w sumie jeszcze zanim coś... to zrobię tutaj tego level upa. Ale nie dlatego, że chcę. Nie to. Chciałbym po prostu sprawdzić, jak to będzie wyglądało.
kwestii umiejętności zaklinania. Zaklęcia są silniejsze, zaklęcia ognia. Mhm, dla pancerzy. U. Dobra. Czyli musimy zainwestować w to, czym prędzej. To w sumie nawet już tak zostawię w takim wypadku. Później jakieś inne rzeczy oczywiście też będą, ale... No najpierw więcej do ładowania z klejnotów dusz, potem pomyślimy co dalej. Mhm. U. To też się przyda. A jak mówiłem, to na spokojnie. Jest dobrze. I zobaczmy. Żelazny miecz. Jestem po co ja to robię. Nie wiem, dobra. Co my tu mamy? Jeszcze trupki. O, Draugr. Znowu żelazny wielki miecz. Trochę złoto zawsze się przyda. Patrząc na to, ile ja muszę wydawać na te kryształy. No chyba, że zdobędziemy gwiazdę Azury. Ale do tego jeszcze długa droga, znając mnie. Więc dobra, zapisujemy. Mamy Draugra. Zobaczymy, czy łabaczek tym razem zdecyduje. No proszę. I jest po naszej stronie. Dobra, kolejny Draugr wyłazi. I zobaczymy tym razem. O Jezu, nie. O Jezu, Juśku. Zaczynają się problemy. Chociaż... A, odmienił się już. Dobra. Dziękuję, Kijek. Nie wiem skąd to się tu wzięło, ale jak jest, to skorzystam. Właśnie tak swoją drogą. Póki jest sytuacja, jaka jest, w sumie czemu miałbym nie korzystać? Jeśli uznacie, że mam nie korzystać, to powiedzcie, ale póki co... No właśnie, wezmę sobie tarczę. On też bym często z niej korzystał, ale no, zawsze przynajmniej coś. Dobra. No nieźle, muszę przyznać. Już za duże obciążenie. Jasne. Ciężka tarcza, znaczy ta żelazna jedna. I niech będziesz, wrzucę jeszcze. Norski topór ma 60 za 22. 55 za 18, 16 za 50. Dobra, żelazny miecz. Też wiecie co, nie będę korzystał z tych tarcz. Nie ukrywam, nie chodzi tylko o to, że tak trochę nie czuję, żeby to był dobry pomysł, co znając mnie jeszcze i tak nawet ani razu się nie zablokował. Dobra, co innego bym miał kiedyś tarczę, która ma na sobie efekt, dajmy to odporności na magię czy coś. Ale na razie nie mam. Wow, w ogóle fajna muzyka. Nigdy się jeszcze jakoś tak szczególnie nie wsłuchałem. Dobra, jest króliczek. Mamy chwilę spokoju. Super. Normalnie super, znowu to samo. Iron Claw Cross Left, co? Jakiś jest konkretnie prawy i lewy? Okej, dobra. Może nie będę w to więcej ingerował, czy tam. No. Rób to wszystko, że żelazna płyta zbroja. Dobra. Póki jest w sumie króliczek, to idziemy dalej. Nie ukrywam, ja nie muszę ubijać wszystkich i w ogóle, bo i tak w większości przypadków to mi nic nie daje. Jako, że macham tym kijem. Właśnie, ja próbuję jeszcze samego w sobie kija. Nawiała mi jedna rzecz. Jak waszym zdaniem powinienem napełniać kryształy dusz? Wiecie, w sensie, jak łapać te dusze? Zrobić sobie żelazny szklecik, którym po prostu bym uderzał, żeby pułapkę dusz nakładać? A może wolelibyście, żebym sam sobie czar rzucał? Bądź, no nie wiem, przywoływał ten cały spętany sztylet, czy jakoś tak, wiecie. Bond, dagger, czy jakoś tak się nazywa. Po prostu przywrócił tego wszystkiego, nakładał efekt, czym dobijał tym wszystkim. Wiecie, no, po prostu mnie to zastanawia, bo jednak było mówione o tylko i wyłącznie łabadżaku. O, dobra. Mam Dremora, która chce go zabić. Dobra. Okej. Dobrze, że teraz się mną będzie chciała zająć.
Teraz mnie chciał. Podremora to jest nazwa gatunku, a nie imię. Dobra, można schować na chwilę łabaczaka. No i lecimy dalej. Okej, okay, gdzie my to mamy? Okej, okay, super. Oczywiście kolejna skrzynia. Będę otwierał, nawet nie wiadomo do końca po co. Zobaczmy, nie, trzeba trochę poprawić. Nieźle. Wiecie co, nie ukrywam, jestem trochę zaskoczony tym wszystkim, że jeszcze do tej pory ani jednego wytrycha nie złamałem. Aż takie dziwne jak na mnie. Wiecie, no może nie byłoby dziwne, gdybym miał moda takiego jednego, który w sumie został mi polecony przez jednego gościa. No w sumie jednego gościa, znajomego, ale ten dawno. Już po tym, jak w sumie drugi odcinek był na YouTubach. Serio, grzyby mnie przeciążyły. No ale mniejsza o tym, ten mod po prostu pokazuje dokładny wskaźnik, gdzie no ustawić sobie, jak to się nazywało, no no gdzie ustawić wytrycha, żeby na pewno otworzyć. Chociaż osobiście nie lubię takich bajerów. Jeśli wytrych ma się złamać, to się złamie i tyle. W szczególności w Skyrimie, bo w Gothiku zawsze można wczytać. Dobra, i przeżył. Znowu. Dobra, czyli widać, że się pojawiają już przeciwnicy, na których może nie jesteśmy gotowi. Ale dobra, to nie problem. Damy radę tak czy jak. Proszę, proszę. Takie dawne zjawisko jak wizyta domowników powróciła. Ale spokojnie. Ja i mój kijek ich przegoniliśmy. Przy czym siostra została zmieniona w słodką bułkę. Przypadkiem. Nie chciałem tego, ale no niestety. Jak w słodką bułkę? Cicho, siostra. Czy ja czegoś nie ogar? Tak. Tłumaczyłem ci, gram w Skyrima, no tak. Przerzucił patyka. A wiem, tego patyka, który ma różne efekty i może nawet potężnego smoka zmienić w 5 potężnych smoków. Tak, może coś takiego. Albo zmienić bułeczkę. Tak, Angrenie nie mógł do końca tego robić, ale ja mam moda, który jeszcze bardziej randomizuje efekty, więc no może to się stać. Wiem. Ale dobra, mniejsza z tym, otwieramy skrzynię, a nie gadamy z siostrą. Dobra, ja tylko no, powiem, że... dobrze, pierwszy wytrych złamany, super, brawo ja. Dobrze, będę grać w ninjale. No to fajnie, ale... Super. Dobrze, teraz nie, jest gorzej, więc to może tak? Jest, dobra. Tylko dwa wytrychy. I żelazna tarcza, której nie możemy wziąć. Nie, dobra, wezmę. Co mi szkodzi, wyrzucimy jakieś tam coś mniej wartego typu to wszystko. I jak tam u mnie z kijkiem? Mam mniej więcej połowę naładowania. A jeszcze połowa lokacji przed nami. Wiecie co, naprawdę musimy chyba dojść do porozumienia, co, jak i gdzie z tym kijem. I czy mogę się posiłkować czymś innym w krytycznych sytuacjach, kiedy wiecie, no nie mam jak uciec zajm na to, żeby naładować z powrotem sobie patyka, kijem i dusz. Dobra, cicho, ja siostro się tu skupiam teraz na tym, żeby nie umrzeć, żeby kija nie rozładować za szybko. Okej. To kompletna dezintegracja, czy co? A nie, królik, dobra. Czyli nie mamy dużo czasu, musimy szybko iść, zanim on się znowu odzmieni. Można eksplozja, super. Ognista eksplozja, która przy okazji podpaliła tam. Okej, no nie mamy dużo czasu. Nie mamy. Niedużo energii też w sumie nie ma. Okej. Miejmy nadzieję, że wystarczy to do końca lokacji. Dobra. A w sumie dużo mączki kostnej. Będę musiał chyba się nauczyć robić te wszystkie eliksiry wzmacniające moc zniszczenia i tak dalej. Ja, zdecydowanie by się przydało. Okej, mniejsza z tym. Bo udało nam się dojść do końca lokacji, mając jeszcze trochę naładowania. To teraz oczywiście zagadka, którą każdy gracz Skyrimów powinien kojarzyć, więc... Proszę, mamy złoty szpon, patrzymy niedźwiedź, motylek sowa i oczywiście trzeba to odwzorować. Oczywiście nie jest to jakoś trudne, bo są tylko trzy wzory i we wszystkich zrobili tak samo, że trzeba po prostu dwa razy przesunąć i będzie gotowe. Więc w sumie teraz jedyne co nam zostało to mieć nadzieję, że wystarczy nam energii na to, żeby no unicestwić ostatniego oponenta w tej lokacji. Po czym oczywiście idziemy do handlarza, dajmy szpona, kupujemy zapas kryształów, ładujemy i idziemy dalej. O ile jakieś kryształy mu zostały. To jest jedna rzecz i druga będzie mnie zostać, bo w sumie patrząc na mój
stopień zamożności, póki co co. Ej, nie sądzę, żeby to się udało. Aż normalnie czuję, żeby przydało się w gildię złodziei wykonać, by dostać te wszystkie rzeczy, które ulepszają ceny sprzedawanych rzeczy. Ale dobra, poradzimy sobie jakoś bez tego. Tak więc kryształ. Ach, pusty. Mówię pełnych kryształów, nie pustych. Super. Zdobyłem dwie rzeczy, które będą bardzo fajne później, ale na razie nieprzydatne, więc zamiast tego zostawię tutaj to. I co jeszcze? Niech będzie, że zostawię w sumie to, co jest najmniej warte. Siostra, weź proszę tego kota, bo znowu mi śmietnik chce przewrócić. Już wiedzą, dawno im opowiadałem to na Darkeście. A teraz dobra, Kruszak, czytaj, mój drogi śniony cyspaczu. Bo to jest właśnie taka historia imienia, że tak nazywali śniącego z Gothica orkowie. Ale dobra, Draugr Suweren? Nie kojarzę, że tu Suweren będzie, ale dobra, mniejsza z tym. Łocie. Strasznie. Ona tu może być, siostra, bym tylko śmietnika nie ruszała. Dobra. Czyli kijek nie jest już aż taki mocny, jak był wcześniej. Jego moce stają się już być mocno ograniczone. Dobra, chodź gość. No nie. Znowu? Dalej nie mam liczników, a już tyle się stało tych przemian, że fajnie byłoby to policzyć. Jak na razie mieliśmy jedną bułkę, 0 złota, 0 sera. I chyba 5 dremor. Dobra, cicho. Teraz totalna anihilacja, serio. Okej, dobra. Mączka kostna, smoczek kamień. Jeszcze topór, który jest wart niewiele, ale zawsze coś, dobra. Co możemy tutaj wepchać? To na pewno. Chociaż dwóch nie trzeba. Okej, dobra. Tak więc ukończyliśmy lokację. Brawo my. Strasznie wolno, gdybym grał w sumie normalną postacią, to już byśmy mieli to dawno zrobione, ale. I tak, nie ma co się niepokoić, co narzekać. Ważne, że jakimś cudem udało mi się wytrzymać jeszcze z tym kijem. No i oczywiście, jak w każdym porządnym podziemiu w Skyrimie, są tu sekretne przejścia, które ukracają drogę całkowicie. Więc, no, idziemy, idziemy. I wola Boga, jesteśmy w jakimś innym miejscu. Dobra, co my tu mamy? Górskie kwiaty na pewno się przydadzą, dobra. A, tu jeszcze coś było do podniesienia, nope. I teraz gdzie jest wyjście, dobra, jest. Spokojnie, siostra, ona nic jej nie zrobi, raczej. Dobra. No. Jesteśmy już po robocie, czyli teraz tak. Kupić rzecznik puszczy. Swoją drogą nie wiem, czemu jest tutaj tak dużo tych wszystkich miejsc. Nie pytajcie, w sumie nie wiem. I dobra, kupiec zacznij puszczy, oddajemy, sprzedajemy, handlujemy. Ejo! Naucz tych złodziei, że od Lukana jestem musiałaś wołać, hejo. Tym szybciej nasze. Dobra, mam szpona. Udało ci się to znaleźć? Jest! Dziwne! Zdaje się być mniejsze. Dziwne, co? Odłożę na miejsce. Nigdy tego nie zapomnę. Wiele ci z siostrą zawdzięczamy. No. I udało się wykonać. Możemy teraz za darmo brać większość rzeczy z jego chałupy. Oczywiście, wiecie, no. Nie umieszkam skorzystać z brania wszystkiego, co mogę wziąć. Oczywiście bez przesady, to jest nic nie warte, to nie będę brał. Jak na złość nie możemy wziąć hełma? Tam się przyda. Nareszcie szpon jest tam, gdzie powinien być. To dla nas bardzo ważne. Dziękuję. Dobra. Dziękuję za zajęcie się problemem złodziei. Kupiec rzecznej puszczy znów działa jak kiedyś. A, dobra, fajnie. Nic nie obchodzi. A teraz przejdźmy do interesów. Strzały nic nie warte, ale szczęście nie ważą, czy sobie zostawię dla jakiegoś towarzysza ewentualnie. Tak. Tak, super. Te strzały są za to coś warte. A jednak nie. Dobra, to teraz zauważam, że sprzedam miliony strzał w sumie po nic. Okej, dobra, fajnie.
A niech będzie, że to już nawet sprzedam też. Teraz przejdźmy do zbrojek. Dwie tarczki. No, te rzeczy niestety muszę zostawić, bo jednak... No, nie ukrywam, kiedyś, wcześniej czy później będę musiał ten... No to zaklęcie sobie zdjąć i zarzucić na coś innego, a więc dobra, przejdźmy teraz do następnych sekcji. Tutaj nic, w sumie chyba niczego takiego szczególnego też nie ma, dobra. Ametyst, granat. Teraz przejdźmy do interesów ważniejszych, czyli dawaj. Nie stać mnie, super. Dobra, czyli trzeba już chyba iść do innego handlarza, jeśli mam się tym zająć. Ale w sumie coś będę przejmował handlarzami. Idziemy teraz w sumie skupić się na zdobyciu gwiazdy Azury. Dziś odcinek tak będzie znacznie dłuższy. I miejmy nadzieję, że nie będę tego żałował. Gwiazda Azury, czy w sumie nie gwiazda, tylko kaplica sama w sobie jest gdzie? Aha. Na szczycie góry, do której najbliżej jest zimowej twierdzy. Więc stajnie w białej grani i oczywiście kupujemy tam do podjazd sobie. Oczywiście to nie będzie problem sam w sobie. Jeszcze zanim pójdziemy gdziekolwiek, to oczywiście trzeba będzie odwiedzić jakiegoś handlarza, kupić kryształu dusz i tak dalej. Ale to wszystko zrobimy już na miejscu, bo póki co nie ma co się śpieszyć. Dobra, chcę wynająć wóz, dobra, fajnie. Wiem, w wjeździe zarannej w końcu czy nie, bo ja już nie ogarniam. Dobra, mniejsza. Zimowa twierdza. Wóz i spadamy. Miejsce w sumie największego hejtu wszystkich w Skyrim. Ze względu na to, że tam w sumie jest Akademia Magów, a to jest taka ciekawa sprawa, bo w sumie w Skyrim większość Nordów, po prostu lokalnej ludności, chociaż nie tylko lokalnej, większość po prostu nie lubi magów, nie wiadomo czemu. Oczywiście wiadomo, że głównie to będą Nordowie, ale po prostu nie lubi się tu magów, więc no. To taki główny problem, można powiedzieć. Dobra. Frozen Hearth. Żeby się napić, rzecz jasna. Gdzie indziej miałbym niby iść? Uważaj na siebie, orku. Trochę taka dziwna sprawa, że niektóre nazywam po angielsku, ale dobra. Okej. Handluję praktycznie wszystkim, na czym da się zarobić. Pamiętaj o tym, dobra? Bardzo zabawne. Na pewno nie umknęło twojej uwadze, że w zimowej twierdzy nie ma wielu ludzi. Sprzedaję, co się da. Jeżeli tylko coś może mieć cenę, to ją wyznaczę. Parę razy się sparzyłam, zrobiłam parę złych interesów, ale ogólnie jestem do przodu. Bardzo zabawne. Dobra, to już było. Sprzedaję, co się da. Dobra, fajnie. Jeżeli tylko coś może mieć cenę, to ją wyznaczę. Okej, zobaczmy, czy teraz będzie otwarte. Teraz godzina? 12 rano? To jest środek nocy, mówicie? Dobra, no to najgorsze, co jest w sumie w Skyrimie. Czekanie. Ale niestety jest to konieczne. Musimy kupić parę kryształów, zanim wyruszymy na dalszą podróż. Wiecie, jak to już mówiłem. Niestety, ale nie jest to łatwe, żeby sobie z tym poradzić, jak się gra tylko pod kija takiego, ale damy radę jakoś. Chociaż w sumie wiecie co, można zanim zacznę ładować, spróbuję zdobyć kolejny poziom, to wtedy będziemy mogli na spokojnie sobie już załadować pełniej. Robię wszystko, dobra, byśmy przetrwali. Muszę, bo nie mogę liczyć na mojego brata. Dobra, kiepski interes. To była głupota. Nie powinnam była uwierzyć w tę historię. Niestety postąpiłam inaczej i teraz mam ten bezwartościowy złom. Jakieś bzdury o pazurze i kurchanie Ingola. Powiedział mi, że jeśli go tam zabiorę, będzie wart więcej złota niż waży. Coś o umieszczeniu go ponownie w komnacie Ingola. Nie wiem. Gdzie ja miałam głowę? Nawet gdyby to była prawda, nie mam zamiaru włazić do starożytnego grobowca, pełnego bogowie wiedzą czego. Mhm. Nie interesuje mnie to już. Chcesz to zobaczyć? Dobrze. Sprzedam ci to za 50 sztuk złota. Wtedy to będzie twój problem. Okej. Dobrze, proszę. To nie będzie moja wina, jeśli przez to zginiesz. Rozumiemy się? Yep. Jeśli okaże się, że to jest coś warte, dasz mi znać, prawda? Oczywiście. A,
trochę tego, trochę tamtego. Zobaczmy, czy mamy to, po co przybyłem w sumie. Tutaj nic, nic. I uwaga, uwaga. No oczywiście, że nie. Tak. Czyli musimy iść jednak samemu, o własnych siłach. Niestety na to wygląda. Dobra, znaczniki, no i próbujemy iść. Wcześniej czy później jakoś znajdziemy pewnie kupca, który naładuje nam łabadżaka. Póki co musimy liczyć na farta, że nie spotkamy wystarczająco dużo potworów, żeby baterie się rozładowały. Chociaż oczywiście jak będziemy mieli gwiazdę azury, to już połowa problemu. W sumie będziemy mogli łatwo gromadzić dusze i ładować to. Ten przeklęty badel. Ale do tego czasu to niestety czeka nas sporo roboty. O, super, mamy wilka. Okej, sam się trafiłem, ale przynajmniej się pozbyliśmy go. Okej. Batery coraz niżej. Starczy, nie wiem, można góra 3-4 strzały, więc trzeba być naprawdę ostrożny już, jak to robimy. O, widzę nawet kaplicę. Pewnie jak zwykle wejdę, nie tak jak gra sobie to przewidziała, znając mnie. Ale idziemy. Nie przydałoby się iść, dopóki jeszcze nie widać żadnych troli. Powiem wam, mogę wam z kierami powiedzieć wiele rzeczy. A głównym z nich to jest to, że jeśli zobaczycie trolla, to najczęściej już po was. No chyba, że jesteście magami ognia, to wtedy nie jest aż tak źle. Bo ogień jako trolla unicestwi bardzo szybko. Ale no, tylko ogień. Inne rzeczy nie blokujmy go głupiej regeneracji. No dobra, w sumie jest jeszcze jedna rzecz, która może z tym zdziałać, nie pamiętam do końca jak, ale z tego co się orientuję, gdzieś da się znaleźć jakiś chyba młot dwuręczny, który jakoś fajnie działał z trollami, że tam właśnie blokował im regenerację. Ale żeby nie było, jak to wspominałem przed chwilą, kojarzę, ale nie wiem. Tak całkowicie prawdziwie, co dwuręczniki może tylko podczas mojej pierwszej rozgrywki w ogóle kiedykolwiek w Skyrima używałem, kiedy tam miałem parę lat. Ciekawe, czyli to namiot. Nie będę żałował, ale idźmy, sprawdźmy. Może to będzie Khajiit. Bo jeśli są Khajiity, to dobrze dla nas. A, puste. Gaduję, że pewnie to jest stworzone na zasadzie, a postawimy tutaj jakieś coś i jeśli ktoś sobie kupi DLC-ka z Creation Club'a, to będzie mógł z tego skorzystać. Pewnie tak. A jeśli nie, to nie. I właśnie wracając jeszcze do tematu, żeby nie było, nie posiadam nic z tego poza chyba tam krabem błotnym jako zwierzakiem, którego można sobie mieć. Tylko że jeszcze nigdy z niego nie skorzystałem, a mam to, bo za darmo rozdawali. No i super, i się stało się. Nie mamy ładunków. Zabawiać. Albo mieć z pięści, ale w sumie trochę by to tak złamało mój własny regulamin. Więc no niestety. Bezbronni. Całe szczęście przynajmniej mam, no, ciężką zbroję na sobie, więc te wilki mnie zabiją raczej. Ja w ogóle mi odpuszczam. Nie odpuszczam. Super. Czyli znajdziemy, czyli w takim wypadku nie ma. Okej. Tak. Dobra. Myślę, że chyba udało wykorzystać NPC-a do ubicia naszego wroga. Azura przewidziała to przyjście. To nie ciekawość, lecz przeznaczenie cię przyjęło. Azura zesłała na mnie dar jasne widzenie. Na długo przed twoimi narodzinami miałam wizję, jak wchodzisz w rozwodach tego ołtarza. Wybrała cię swym czempionem. Wiem, że to dla ciebie zaskoczenie, ale nie martw się. Wszystko toczy się zgodnie z planem. Mhm.
Udaj się do fortecy zagrożonej wodą, lecz wodą niedotkniętej. Wewnątrz znajdziesz elfiego maga, który potrafi sprawić, by najjaśniejsza gwiazda stała się czarna niczym noc. Wiem, że to zawiłe, ale znaki Azury nigdy się nie mylą. Sądzę, że może chodzić o zimową twierdzę. Spytaj tam o elfiego zaklinacza. Okej. Niech magia Azury cię chroni. To akurat nie problem, nawet... Nawet wiem w sumie, gdzie mam szukać tego gościa. Gorzej tylko będzie prawdopodobnie z przekonaniem go do tego, żebym dostał co trzeba. Jak mówiłem, każda sztuka złota jest teraz nie, bardzo potrzebna, żeby naładować łabodżaka, chociaż częściowo. Jakby jakiś straszliwy potwór został wywrócony na lewą stronę, a potem eksplodował. Co to było? Wystąpił mały błąd w obliczeniach. W następnych eksperymentach już się nie powtórzy. Właśnie dlatego ludzie mają problem z waszą akademią, Nelakar. Witaj. Daj znać, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Chyba mam tu gdzieś czysty kufel. Ja. Można sobie pogadać z tym elfem bezpośrednio, ale wolę pogadać z nim. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, daj znać. Magowie są w akademii. Możesz ich zapytać, jeśli cię wpuszczą. Ale Nelakar może wiedzieć. Nie. To staruszek z akademii. Ma tutaj pokój. To chyba korzyść płynie. Na razie. No właśnie, nie o niego chodziło. Nie zajmuję się ostatnio kandydatami do akademii, więc nawet nie pytaj. Ja tylko zapiszę znowu. Moja kariera w akademii zakończyła się dawno temu, ale wolę być w pobliżu. Kto cię przysłał? Akademia? Jarl? Miało nie być więcej pytań. Współpracujesz z Dedrami. Jasne. Opowiedz mi jeszcze bajkę o argoniańskiej pokojówce i chutliwym baronie. Zobaczymy, czy może się kutam po, nie wiem, 5 lub 6 próbach. Współpracujesz z Dedrami. Współpracujesz z Dedrami. Nie wiem, czy to jasne. Nie ma szans w ogóle, czy to jest jakaś szansa? Współpracujesz z Współpracujesz z Dedrami. Współpracujesz z Dedrami. Zobacz, czy nie ma szans. Jasne. Opowiedz mi jeszcze bajkę o argoniańskiej pokojówce i hutli... Kilka monet za moją duszę? Nawet nie wiesz, ile w tym ironii. Dobra. Co wiesz o klejnotach duszy? Chodzi o klejnoty duszy. Wykorzystuje się je do zaklinania, ale potem się łamią. Poza jednym. Gwiazda Azury. Dedryczny artefakt, przez który może przejść dowolna liczba dusz. Niektórzy z nas chcieli poznać jej tajemnicę. Pracowałem wtedy z Malynem Warenem. Szkoda, że nie przejrzeliśmy jego planów w porę. Malin chciał zmienić gwiazdę. Był śmiertelnie chory. Myślał, że zdoła przechować w środku swą duszę i zyskać nieśmiertelność. Popadł przez to w szaleństwo. Studenci zaczęli ginąć. Akademia go w końcu wygnała, a on zabrał kilkoro lojalnych uczniów i zniknął w głębi Ilinalty. Posłuchaj, nie dbam o to, kto cię przysłał po gwiazdę, ale nie oddawaj jej Azurze. Dedry to zło wcielone. To właśnie przez nie Malin postradał rozum. Dobra, zobaczmy tylko, czy ma coś wartego uwagi do sprzedania. A więc pragniesz zgłębić wiedzę tajemną. Fajnie, cek, cek. Pokaż, czy masz to, czego potrzebuję. Ma, widzicie? Ja nie będę się szczędził, biorę. Drogo, wiem, ale trzeba. I jeszcze ile wejdzie jakichś innych dusz? Do następnego razu. Po prostu to są rzeczy, które musimy zrobić. Bez tego, no najprościej w świecie, nie mamy szans nic zrobić. Dobra, łabadżak. Czekuj się na delikatne doładowanie. Nie jest to może, wiem, no, efektywny sposób na razie. W sumie, tak czy siak jeszcze to. O ile nie przynosisz mi następnej kolejki. Dobra, możesz. To wracając, wiem, że tam przydałoby się inaczej trochę ogarnąć. Najpierw zrobić te umiejętności skuteczniejszego ładowania. No ale dobra, mamy co trzeba. Jesteśmy gotowi, by wyruszyć.
I teraz tylko pytanie, gdzie jest nasz cel? Dziwne. Nie widzę tego celu. A nie, dobra, gdzieś jest. Gdzieś to wszystko jest, tylko... No nie w porcie strzałka pokazała. Aha. No nieźle. Dobra, w takim wypadku... Pora podróżować znowu tym razem do... Kamieni Przeznaczenia. I wiecie co? Powiem wam szczerze, jestem skłonny nawet teraz przełączyć się na Kamieni Maga, byleby zaklinanie mi szybciej się ulepszyło. Bo nie ukrywam jednak... O! Widzę, że znowu klatkuje. Jakby... To miejsce miało jakieś problemy spore. Jakby to woda była problemem czy coś. Co, wybaczcie, będę musiał szukać nowego rozwiązania, ale na obecny moment... Po prostu to jest jedyne rozwiązanie, żebym poszedł. Żeby nie było... Tak, teraz widziałem, że klatkuje, ale wcześniej nie było u mnie żadnych problemów z klatkowaniem. Okej. Okay. Dobra, naprawdę porządnie. Nie wiem, co jest z tym miejscem, ale spadki FPS-ów są okropne. Dobra, dobra, cicho. Dobra. Jej, mamy duszę. Więc... mam nawet dwie dusze. Nieźle. Okej. Nie wiem. Może spróbuję jakiś efekt... wyłączyć, chociaż... Gdzie to jest? Zanikanie trawy. Zanikanie obiektów na razie zarzucę nawet w ten sposób. Wiem, że to będzie teraz okropne, ale... trzeba było w ten sposób zrobić, żeby... Serio, nawet to nie pomaga z FPS-ami. Nie wiem, może to jest coś nie tak z nagraniem sam w sobie. Najlepsze jest to, że u mnie... No po prostu gra działa idealnie płynnie, więc... Wiecie co... Następny odcinek spróbuję może nawet nagrać całkowicie innym programem. Czyli zamiast używać OBS-a, spróbuję tego wbudowanego NVIDII użyć. Ewentualnie jakieś inne ustawienia, cokolwiek. Ale teraz już jasno widzę, że to jest wina samego w sobie tego programu do nagrań, bo... Reszta działa mi dobrze. I w takich losowych momentach to wszystko skacze. Jeszcze bardziej zastanawiające. Dobra. Teraz na przykład widzę, że jest stabilnie tam. Nie jest może dobrze, bo 40 par, 50 par, ale ważne, że jest. No i nagle spada do 15. Z nieznanych mi powodów. Więc jak mówiłem, no niestety nie do końca wiem, jak to ogarnąć. Więc musicie mi wybaczyć to póki co. Mówię, może to jest kwestia jakichś ustawień, czegoś, nie wiem. Ale co ciekawe, jak sprawdzałem chociażby nawet tak dla testów, powiem wam szczerze, od kiedy mam nowe, właśnie tego RTX-a, jeszcze nawet nie miałem tego szybkiego dysku i innych rzeczy, które mam obecnie. Wiedźmina trzeciego. Tak, dobrze słyszycie, Wieśka trzeciego. To mi nawet w nowej gradzie nie spadały FPS-y poniżej 50. Taki Skyrim byle na otwartej łące już mi zabija nagranie. No niestety. Będę musiał naprawdę wymyślić jakiś sposób na to, jak sobie z tym poradzić. Tylko, że niestety, no nie wiem, więc... Naprawdę, jeśli ktoś z was będzie miał jakieś porady, pomysły, cokolwiek, no będzie to naprawdę mile widziane. Teraz wychodzimy. No i pora wejść do tego podziemia. O, krab błotny, super. Wiem, że marnuje dużo. No, bez przesady. I pułapka już pewnie już dawno przepadł. Ła.
Okej, rozumiem. Kraba błotnego tym się nie da zabić, zawsze będzie się zmieniał w jakiegoś kurczaka, królika czy coś innego. I widzicie, znowu mi spadły FPS-y. Więc po prostu naprawdę musimy znaleźć jakieś rozwiązanie. Miejmy nadzieję, że się w sumie nie pogrążyłem teraz całkowicie tym, że wlazłem tutaj. Osłabiając ilość strzałów z łobodżaka, które miałem wcześniej. Mam jeszcze parę klientów dusz, to w sumie jakoś powinienem dać radę sobie z tym wszystkim. Dobra, tego nie biorę. No, jeśli znajdziemy jakichś wrogów, to powinienem móc jeszcze sobie podładować trochę kostur. Tylko no, trzeba po prostu mieć odpowiednich wrogów. Jak na razie nie widzę nikogo. Ale dobra, przynajmniej Skyrim się ogarnął w tej lokacji. Mogę machać, mogę robić cokolwiek i nie czuć nawet najmniejszych zacinek. Nieźle, szkielet. Oczywiście. No i jako, że ma sobie bańkę antymagiczną, to by nawet nie da się ruszyć. A ja tu zaraz padnę. Dokładnie, łabeczek się rozładowuje. Oni jakby nigdy nic sobie robią, co chcą ze mną. No, to jakieś dziwne komunikaty. Ach, mniejsza z tym. To już chyba mój koniec po prostu. Teraz bardziej zaczyna mi się wydawać, że ten łabeczek mi się zepsuł, bo ciągle tylko i wyłącznie zmienia w kurczaka. Ale właśnie kiedy chciałem to powiedzieć, to w sumie już wybuchnął szkieleta. Ej, tak więc musimy się śpieszyć. No i nic nie zrobił. Bo oni mają byle bańkę magiczną i mogą mi się ochronić przed całkowicie przed działaniem łabaczaków. Super. Dziękuję, do widzenia, to Skyrim. Znowu jakieś dziwne komunikaty. Czyli chyba, że nie mam szans. Znaczy, że ktokolwiek zacznie używać jakiegoś pierwszego lepszego czaru ochronnego i łabaczek traci całe swoje zastosowanie. Bez żadnych efektów, ciekawe. No, super. Po prostu super. A, jeszcze tego brakowało. Łabaczek się rozładował. Nie. Zdecydowanie to nie jest mój dzień. Więc wiecie co, ja nawet nie będę już może dłużej męczył. Mam 40 parę minut. Ja po prostu najłatwiej w świecie zawrócę. Pójdę dokupić jakieś kryształy dusz gdziekolwiek puste. Nie wiem, popoluję na jakieś wilki, niedźwiedzie i inne rzeczy. W następnym odcinku powrócimy, zdobędziemy gwiazdę. No i miejmy nadzieję, że też podładujemy trochę baterii już tak na porządnie łobyczekowi. A póki co ja wam dziękuję za uwagę, przepraszam jeszcze raz za te głupie lagi, które Skyrim generuje nie wiadomo czemu. No i to tyle, trzymajcie się. Ej, ej.